Siema internet, z tej strony Szaman, z ekipy To Jego Tnę. Po drugiej stronie kamery Bart, siemasz Bart. Siema. Mamy kolejny odcinek specjalny Zapomnianych Krain. Ale będzie krótko, bo czasu jest mało, a zaległości wiele. Opowiem wam o tarczowym wiecu. Wiele słyszy się o nim w Zapomnianych Krainach. Wspomniany jest w wielu podręcznikach. Spytacie, Szaman, czym tak naprawdę jest ten tarczowy wiec? Ano już spieszę tłumaczyć. Tarczowy wiec to dodatkowy dzień roku przestępnego według kalendarza Harptosa. Spytacie, Szaman, co to jest kalendarz Harptosa? To oficjalny, uproszczony kalendarz Zapomnianych Krain. Nie ma w nim tygodni, a dziesięciodnie. Każdy miesiąc ma równiutko po 3 takie dziesięciodnie, więc każdy miesiąc ma dni 30. Miesięcy jest 12, dlatego mamy 360 dni w roku. Ale jak u nas to 4 lata jest rok przestępczy, to znaczy przestępny, tak w Zapomnianych Krainach mamy rok przestępny. U nas dodatkowy dzień przypada na ostatni dzień lutego, czyli wtedy luty ma 29 dni. Dlatego dziś upuszczamy ten odcinek. Tak w Zapomnianych Krainach dzień ten przypada po śródleciu. Śródlecie to dzień między 30 dniem miesiąca o nazwie Flame Rule, a Eleasisem, pierwszym Eleasisem, czyli tak jakby był między ostatnim lipca i 1 sierpnia. Festiwal trwa w nocy do rana. Ten dzień, czyli tarczowy wiec, przypada raz na 4 lata po śródleciu. Jest specjalnym, gratisowym dniem, który nie jest przypisywany do żadnego miesiąca. Ot sobie tam wskakuje jak skorupka z kukurydzy między zęby, jak jecie popcorn. Pierwszy tarczowy wiec został przypisany na rok zerowy Rachuby Dolin. W takim razie można sobie wyliczyć, że rok 1368, czyli ten, w którym Abdel Adrian wraz z Gorionem wyruszył z Candlekeep, był rokiem przestępnym. Jednakże podciągnięcie tego wydarzenia pod fakt, że najważniejsze wydarzenia Zapomnianych Krain przypadają na lata przestępne, jest naciągane jak leginsy na... Nie powiem na kim. Ale mniejsza, tarczowy wiec jest wyjątkowym dniem i wiele razy o tym wspominaliśmy. Szczególnie podczas gadki o bóstwach Zapomnianych Krain, ponieważ wtedy wiele wyznań obchodzi jakieś szczególne święta czy festiwale. Czyli tarczowy wiec po środku lata może być dla niektórych takim super świętem. Najpierw świętują śródlecie, dzień później tarczowy wiec, takie turbo święto. Tego dnia wyznawcy Ankarat, elfiej bogini mądrości, wzrostu i protekcji, celebrują ten dzień jako połączenie trójcy, ponieważ bogini ta swego czasu była zlepkiem trzech innych bogiń: Hanali Celanil, Sehanin Księżycowy Łuk i Azdrin Feania, które stały się jej aspektami. W ramach drugiego rozdarcia boginie się rozdzieliły, mimo tego dzień ten nadal jest świętowany. Beszabici, czyli ci od bogini pecha i nieszczęścia, napawają się tego dnia złośliwościami i zniszczeniem. Więc jak ktoś wam tego dnia wybije szybę, przydziurawi opony, albo nie wiem, podpierdoli policji, że jakieś podejrzane krzaczki rosną u was na balkonie, to wiecie, do kogo się dowalić. O Beszabie mówiła Jowita. Bardzo fajnie świętują ten dzień wyznawcy Deneira, boga wiedzy. Dzień ten nazywają złoceniem. Klerycy tego boga zbierają się w świątyniach, rzucając czary na lewitujący w powietrzu pergamin i pióro. Każdy z nich zapisuje jedną literę z złotą farbą. Wspólnie tworzą manuskrypt zwany Słowami Deneira. Manuskrypt ten będzie w nadchodzących dniach czytany wiernym tego boga. Deneir służy ogniu, bogowi wiedzy i mądrości. Jego wyznawcy zaś tego dnia podpisują nowe umowy, odnawiają stare kontrakty i porozumienia. Do porozumienia z wszystkimi starają się dojść też wyznawcy Torma. Dzień ten traktują poważnie i podczas tarczowego wiecu, podobnie jak wyznawcy Ogmy, odnawiają pakty, traktaty i składają nowe przysięgi. O Tormie mówił Bart. Helmici obchodzą ten dzień, odprawiając rytuał zwany ceremonią uczczenia Helma, podczas której dziękują Bogu za jego czujność i protekcję. O Helmie też mówił Bart. Wyznawcy Kelenwora nazywają ten dzień czynami zmarłych, zbierają się w grupach, przeważnie przy świątyniach, kaplicach i na cmentarzach, gdzie opowiadają o zmarłych, wspominając ich czyny. O Kelenworze też mówił Bart. Jest taki krasnoludzki bóg, Marthamor Duin. Patronuje on podróżnikom, wędrówkom i tym krasnoludom, którzy opuścili swoje klany i łazikują sobie po świecie. Dzień ten nazywają pasterstwem, w którym to mają zapraszać sąsiadów innych ras, ukazując im ukryte ścieżki do swych domów. Od tego dnia przez 9 następnych dni będą pić mocne trunki, śpiewać i palić zużyte obuwie oraz wyroby ślusarskie. Chyba zmienię wyznanie.
Nic nie zmienia się natomiast u wyznawców Mieliki, którzy dzień wcześniej, czyli w śródlecie, zaczęli festiwal zwany Dziką Jazdą, choć powinien nazywać się Dzikim Gonem. W śródlecie mogli przez cały dzień pojeździć sobie na jednorożcu po lesie w tarczowy wiec. Abonament na jazdę na jednorożcu wydłuża się do końca tarczowego wiecu. O Mieliki mówiła Marysia. Wezwaniem drugiego księżyca nazywają ten dzień wyznawcy Selun, o której mówił Bart. Zbierają się we wszystkich świątyniach tej bogini, śpiewając ku jej czci. Podczas tych ceremonii wśród nich ukazuje się okruch. Spytacie, szaman! Co to za okruch? Okruchami zwane jest 7 planetarów tej bogini, którymi zawsze są piękne niebieskowłose uskrzydlone kobiety. Podczas tarczowego wiecu spełniają polecenia zebranych wiernych, a te polecenia przeważnie dotyczą z pomocy w walce ze sługami Szar, bogini ciemności. Elfy dzień ten obchodzą pod nazwą Cine Leos Kor, co w elfim znaczy Dzień Pokoju Corellona. Dodatkowo wyznawcy Solonora Telandira, elfiego boga łucznictwa i łowiectwa, tego dnia biorą udział w konkursach i pokazach łuczniczych. To właśnie od elfów ludzie przyjęli celebrowanie tarczowego wiecu. Tarczowy wiec jest niezwykle istotnym dniem w zapomnianych krainach i może być upiększeniem, miłym przerywnikiem przygód bohaterów waszych graczy, a dla was może być dobrą zahaczką nie tylko w celu przedstawienia tego świata, ale możecie się na jego bazie stworzyć wiele przygód. Wyznawcom Selun może na przykład nie ukazać się okruch, ponieważ bogini nie okaże zadowolenia z ich starań, albo tak naprawdę najwyższy kapłan jest doppelgangerem, czy został, nie wiem, przez wyznawców Szar przekabacony na stronę mrocznej bogini. Jeśli masz bohatera strzelającego z łuku, może on wziąć udział w konkursie łuczniczym razem z elfami, jeśli drużyna trafi na elfią społeczność. W każdym razie zachęcam was do wprowadzenia tarczowego wiecu do wszystkich waszych przygód. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy o zapomnianych krainach. Do zobaczenia.